Dla wielu osób ze starszego pokolenia pytanie, jak czytać komiksy, wydaje się bardzo trudne, ponieważ istnieje rzeczywiście wyraźna dziura pokoleniowa pomiędzy młodszymi generacjami, które dorastają już w kulturze obrazkowej i dla nich czytanie, chłonięcie formy komiksowej jest czymś absolutnie naturalnym, ponieważ stykają się z tym właściwie w każdym aspekcie życia, poczynając od piktogramów informacyjnych, poprzez emotki internetowe, jednym słowem, bez problemu są w stanie poradzić sobie z odbiorem stylistyki komiksowej i niejako instynktownie już rozpoznają komiksową gramatykę, która niekiedy jest absolutną zagadką właśnie dla przedstawicieli starszych generacji. Jak należy czytać komiksy? Przede wszystkim jak najczęściej, ponieważ jest to świetna rozrywka, a także bardzo interesująca alternatywa dla klasycznej literatury. Utarło się, że dostarczanie młodemu czytelnikowi pożywki dla wyobraźni poprzez ilustracje w pewnej chwili zubaża go pod względem kreatywności. Dlatego też nadal funkcjonuje model, że jeśli możemy dostać książkę z obrazkami, to tylko dla dzieci najmłodszych, które potrzebują jeszcze przewodnika wizualnego, natomiast im się jest starszym i poważniejszym, bardziej wyrobionym odbiorcą, tym mniej powinno być ilustracji, aż dojdziemy do momentu, gdzie nie pełnią one już żadnej roli i dostajemy wyłącznie goły tekst, ponieważ wszystko powinniśmy przecież przetworzyć sobie we własnej fantazji. Z komiksem to nie działa. Komiks, bowiem, jest medium, które nie tyle rozleniwia czytelnika, dostarczając mu gotowych rozwiązań graficznych, o co przez lata oskarżano ilustracje w książkach dla starszych czytelników, ale wręcz przeciwnie, ponieważ komiks jest sztuką sekwencyjną, gdzie dwa kadry stojące obok siebie muszą być połączone w jedną całość dopiero dzięki wyobraźni czytelnika, to właśnie jako medium, które łączy ze sobą grafikę i obraz, jest ono rozwijające i jak najbardziej pobudzające wyobraźnię nieustannie. Bo żeby w ogóle mogła zaistnieć jakakolwiek historia, żeby narracja mogła połączyć się w całość, niezbędna jest praca wykonana przez czytelnika. Jednym z tych legendarnych pytań, które swego czasu musiał zadać na każdym spotkaniu komiksowym, każdym festiwalu, każdym konwencie przynajmniej jeden dziennikarz, poza tym, czy komiks jest sztuką, było pytanie, czy komiksy najpierw się czyta, czy najpierw się ogląda. I tutaj znowu istnieje ta przepaść pomiędzy generacjami, ponieważ tak jak rzeczywiście starsi czytelnicy potrzebują sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak młodsi absolutnie już nie rozróżniają momentu, w którym dociera do nich równocześnie przekaz tekstowy i przekaz wizualny. Pomijam oczywiście całą gamę komiksów niemych, które wyłącznie się ogląda, ale oczywiście równocześnie są czytane, bo przecież przekazują nam narrację. Jednak, co istotne, gdyby rzeczywiście ktoś musiał zastanowić się, czy najpierw czytać, czy najpierw oglądać, zawsze najpierw trzeba zorientować się w sytuacji, a w tym właśnie ma nam pomóc rysunek. Dlatego najpierw powinniśmy zorientować się, co znajduje się w ramach kadru, później odnaleźć pierwszą wypowiedź, która zawsze będzie na samym szczycie kadru, rozejrzeć się, czy gdzieś nie czają się wyłowione przez rysownika detale, jakieś ukryte onomatopeje dobiegające z innych części obrazka odgłosy. Regularnie trafiam na zdanie, że komiks jest literaturą dla tych dorosłych, którzy nigdy nie polubili czytania. Jest to oczywiście bzdura, ponieważ nie znam żadnego czytelnika komiksów, który ograniczałby się wyłącznie do czytania komiksów i nie sięgał po książkę. Wręcz przeciwnie. Komiksy, tak samo jak każdy inny rodzaj literatury, są idealnym narzędziem do tego, żeby rozbudzać w nas ciekawość świata. Poza tym, oczywiście, przyjęło się, że komiksy to wyłącznie historie fikcyjne, co jest znowu
poglądem zupełnie przestarzałym, ponieważ komiks w tej chwili jest jedynie rodzajem medium, w żaden sposób nie determinuje on tematyki. Dlatego też możemy spotkać na przykład komiksowe reportaże, możemy czytać komiksy wyłącznie dokumentalne, pozbawione absolutnie jakiejkolwiek dozy fikcji, gdzie tak naprawdę są one inną formą realizacji jakiejś historii o określonym temacie z otaczającego nas świata, który w innych warunkach mógłby zostać opisany książkowo lub zrealizowany filmowo. I rzeczywiście co chwila pojawiają się jeszcze inicjatywy, które mają za zadanie rozbudzić głód czytania, na przykład komiksowe adaptacje klasyki literatury. Jednak nie ma tutaj takiego prostego przełożenia, że jeśli nastolatek będzie czytał komiks, który będzie powiedzmy na podstawie powieści Sienkiewicza, to za chwilę sięgnie docelowo po tę powieść, ponieważ odczuje głód obcowania z prawdziwą literaturą. Absolutnie nie ma żadnych badań, które by to potwierdzały, a są to działania, które sięgają właściwie początków popularności medium komiksowego, czyli już niemal 150 lat. Dlatego też raczej trzeba traktować komiks rzeczywiście jako narzędzie na rozczytanie, ale nie jako jedynie przystanek w drodze do celu, którym jest literatura właściwa, tylko raczej jako jedna z potencjalnych dróg, którą każdy czytelnik może podążyć bez problemu, chłonąc właśnie komiks jako pełnoprawne medium, które może służyć jego rozbudzaniu ciekawości świata.